Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zapytanie mojego widza, czy będzie musiał zrobić psychotesty, jak już w końcu przeszedł badania lekarskie w WOMP-ie za alkohol. Przeczytam Ci tutaj konkretnie to zapytanie. Witam, znalazłem Pański kanał na YouTubie i mam do Pana pytanie. Zabrano mi prawo jazdy parę lat temu. Dwa razy przeszedłem negatywne badania w WOMP. Za trzecim razem się udało, także gratulacje, masz podobną sytuację. Dostałem pozytywne orzeczenie lekarskie, jednak we wcześniejszych badaniach nie przeszedłem psychotestów. W WOMP-ie były wykonywane tylko raz. Ponownie nie byłem już tam kierowany. Czy mając już pozytywne orzeczenie, ubiegając się o odzyskanie prawa jazdy, muszę zrobić ponownie psychotesty? Proszę o odpowiedź. Oczywiście badania były za alkohol. I powtarzam jeszcze raz, kara jest taka trochę podwójna, dostajesz skierowanie na badania lekarskie, dostajesz skierowania na psychotesty, badania lekarskie, niestety jesteś przywiązany do WOMP-u jak chłop pańszczyźniany, psychotesty możesz zrobić w placówce prywatnej i prawdopodobnie dlatego, że widz dostał w WOMP-ie w pracowni psychologicznej WOMP-u orzeczenie negatywne jako pierwsze, to też zanim się tam to ciągnęło, prawda? Także musi sobie znaleźć jakąś placówkę tam, najlepiej prywatną, pójść na badania, przebadać się, dostać pozytywne orzeczenie psychologiczne, psychologa uprawnionego do badań transportu, zanieść to do Wydziału Komunikacji. No, domyślam się, że tutaj jak minęło parę lat, to jeszcze dojdzie egzamin państwowy na prawo jazdy. No i życzę sukcesu. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Tradycyjnie subskrypcja mojego kanału. Jak chcesz zostać wiernym widzem i otrzymywać wszystkie materiały na samym początku, lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców. Omawiam głównie tematykę po alkoholu, ale czasami, jak ktoś zada fajne pytanie, to również na inne tematy.